Program powstaje dzięki współpracy z marką Breaking Ink. Witamy serdecznie w trzecim odcinku podkarpackiego bagienka. Ponownie jesteśmy w studiu tatuażu Breaking Ink w Tyczynie i y, dzisiaj opiszemy, porozmawiamy o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim y, czasie w podkarpackim futbolu razem z trenerem Szymonem Szydełko. Dzień dobry. I chciałem. Na początku powiedzieć, że słyszymy sygnały, że program jest zbyt długi, natomiast jeżeli interesuje Was dany temat, to na dole na YouTubie. Są fragmenty, gdzie można przewinąć do, do, do tematu, który Was akurat interesuje, więc nie trzeba oglądać całości, tylko można po prostu to poprzesuwać. Trenerze, co chce, No dokładnie, powiedzieć... jest to po skatalogowane w taki sposób, że można sobie nacisnąć na daną ligę, dany klub, dany temat, o którym, którym będziemy dzisiaj mówić. Także to tak jak ktoś nie chce słuchać o danej lidze, to może sobie w bardzo łatwy sposób ukierunkować się na ten temat, który go interesuje. To jest bardzo, bardzo takie ułatwiające i może przyspieszające dla tych, którzy są bardzo zabiegani. Drugą rzecz, którą ja chciałem powiedzieć, bo tak samo dostajemy dziś tutaj dużo informacji, to dziękujemy za te wszystkie pytania, które przysyłacie do nas, żebyśmy się dowiedzieli o różnych rzeczach, które dzieją się w waszych klubach i, i są to kibice, którym na pewno zależy na swoim klubie, ale są niepewni niektórych rzeczy, które się tam dzieją my może o wszystkich na chwilę obecną nie, nie powiemy, gdzieś tam nie poruszymy tych tematów ze względu na to, że no, my musimy każdą sprawę dokładnie gdzieś tam sprawdzić, nie chcemy też siać jakiś tam plotek bądź mówić rzeczy, które nie są sprawdzone, a mogłyby komuś zaszkodzić, ale fajnie, że idą takie sygnały, to znaczy to, że chcecie dobrze dla swoich drużyn i i na pewno tego gdzieś tam my nie, nie wyrzucamy nie przypuszczamy tylko y, kiedyś w odpowiednim czasie do tego wrócimy y, no jeżeli tylko dostaniemy potwierdzenie takie, żeby być pewnym mówimy tu o to pewnego rodzaju transferach, które żeśmy słyszeli, jak, w jaki sposób się odbywały i różnego rodzaju takie rzeczy, które są, y, które na pewno zbudziłyby ciekawość całej podkarpackiej piłki, a ale no na chwilę obecną jeszcze, jeszcze musimy to potwierdzić, żeby, żeby tu po prostu nie było na zasadzie, że my chcemy tutaj robić sobie kliknięcia, a nie jesteśmy pewni tego, co mówimy. O temat ciekawy, ale to też jeszcze w pewnym czasie, po pewnym czasie <laughs> rozstrząśniemy. Bagienko to wypluje, spokojnie. Dokładnie, do końca rundy mamy czas. Trenerze, y, trenera najbliższa y, pewnie y, drużyna. Może nie najbliższe, ale w przeszłości był pan tam szkoleniowcem, chodzi o Stal Stalowola. Chyba tam się dzieje najwięcej, najgoręcej, ale to nie jest chyba żadne zdziwienie, bo tam zawsze się coś dzieje. Jak nie są jakieś to konflikty, to tymczasem kibicowskie, jak nie kibicowskie, to, to, to piłkarskie. Ostatnie mecze można, zacznijmy od początku, od, od wyniku sportowego, który jest pewnie niesatysfakcjonujący dla, dla nikogo. Jeden punkt zaledwie po, po siedmiu kolejkach. No, i w ostatnim czasie tak na początek, piłkarze anonimowo podają informacje o braku płatności. Druga sprawa, kibice mają dość, hasło mamy dość. Zwołują konferencję z udziałem prezydenta, z udziałem sztabu szkoleniowego, piłkarzy i ma być wszystko wyjaśnione, jak trener to ocenia. I jak porówna do swojej sytuacji, gdzieś tam kiedyś w stalowej woli? Dzień dobry, przede wszystkim. No, najbliższa to chyba miałeś na myśli to, ile dostaje pozdrowień najczęściej o to, o to od kibiców w stalowej woli w komentarzach. Także tutaj wiem, że bardzo dużo ich jest, dobrze na mnie oddziaływują, także dziękuję bardzo. Co mogę powiedzieć, bo wiadomo, że w stalowej woli, jak już się zacznie pożar, to pali się całe miasto i. I tutaj faktycznie um, um, uważam, że w stalowej woli jest to klub jeden z nielicznych, w którym bardzo słabo się trzyma ciśnienie w trudnych momentach, i, i robi się z tego tak naprawdę czasem z małej chmury ogromny deszcz, i, i wtedy jeszcze trudniej jest wyjść z danych problemów. I, I teraz, z tego co się orientuję, co udało mi się tam czerpnąć informacji, wszystko zmierza w tym samym kierunku. Niestety, no a to na tonach, według mnie, jak już czas pokazał, parę razy nie prowadzi do niczego dobrego. Przede wszystkim zbieranie, zrobienie konferencji takiej, no uważam, byłoby zasadne w pełni, gdyby kibice nadal byli, bo do niedawna byli akcjonariuszem klubu, już nie są, także to wydaje mi się, jest to takie trochę um, trochę nad, nad wyrost, bo są odpowiedni ludzie od tego, którzy powinni w takich momentach reagować i zajmować się problemami w klubie, a, a kibicowie oczywiście, że mogą wyrazić swoje zdanie, bo są bardzo ważni dla stalowej woli, jest tam niezła z ich strony frekwencja, za to też ich trzeba pochwalić, ale uważam, że oni w takich momentach to jeszcze powinni Troszkę właśnie trzymać ciśnienie, a dać szansę reagować na tą odpowiednim ludziom, którzy, którzy mogą to zrobić jeszcze na chwilę obecną, ale wracając do wyniku sportowego, czas na pewno ucieka, no bo trzeba przyznać, że na razie ten wynik jest, no niestety brzydko mówiąc, ale fatalny, no bo, bo to jest już, o, no już ostatnio mówiliśmy o ostatnim dzwonku, a teraz to już ciężko powiedzieć, bo była seria meczów z drużynami, które są, w dole tabeli tak naprawdę został ugrany tylko jeden punkt z drużynami, które można powiedzieć są w pełni w zasięgu stalowej woli, patrząc na to, że, że jeszcze jak nie z nimi, to z kim innym ugrać punkty. A teraz tak naprawdę zaczyna się maraton trudnych meczów, i, i to mamy tutaj Płock, mamy Brookbet, mamy Tychy, które zmieniają teraz trenera. No i teraz dopiero się zacznie, um, zacznie robić bardzo trudno. A to już będę wymieniając te trzy mecze, będzie 10 kolejek za nami i no i to można powiedzieć, że tu już jest prawie cała runda zagrana co musimy po kolei to omówić, bo strasznie dużo tematów poruszyłeś, ale co do tych anonimowych rzeczy, e, no, czytałem to, to, to ten od wpis, to jest od piłkarza wpis bodajże. To są tak? od piłkarzy, Prawdy. którzy wszyscy się pod tym podpisują, a jeżeli nie wszyscy, to pewnie większość. E, no i Z tego, co mi się udało ustalić, to jest tam e, największy problem e, z płatnością premii, która jest za awans, która tak naprawdę, no nie mam potwierdzenia, czy ona była ustalana z obecnością pana prezydenta. Także wydaje mi się, że też może być tak, że ta premia była ustalana tylko wewnątrz klubu. Nie wiem tego, nie chcę tutaj tego mówić, ale wiem, że tu jest największy poślizg, jeżeli chodzi o tą premię. Co do zaległości finansowych, no czytałem. Twita bodajże w tamtym tygodniu pana prezydenta stalowej woli, że jest na tamtą chwilę było 7 dni e, obsuwy. No to wydaje mi się, że jak na polską piłkę, to w niektórych klubach by skakali z radości i, i, i uważaliby, że to jest, jest nawet przed czasem, gdyby w takim czasie dostali pieniądze. E, patrząc też na to, co się działo w ostatnimi czasy w stalowej woli, e, jak była zachowywana płynność finansowa, wydaje mi się, że nie jest to jakiś tam teraz powód, żeby takie pisma na chwilę obecną pisać, bo, no bo wydaje mi się, że tak naprawdę patrząc na polską piłkę stosunkowo nie jest tak źle, patrząc na wcześniejsze lata, wiadomo, że teraz ten budżet pewnie z celowej woli jak na pierwszą ligę może być niższy od innych drużyn, ale wcześniejsze lata gry w trzeciej lidze i w drugiej, te pieniążki tam się nieźle... Nieźle zgadzały i. Tylko tak teraz nie poszło to jakby z wynikiem sportowym. Zamiast mieć coraz więcej, to wydaje się, że zostali na tym samym poziomie albo jeszcze mniejszym. Tak, ale powiem tak. Każdy musi mieć świadomość tego, że zmieniła się władza w Polsce, a prezydent jest z ugrupowania w wcześniejszej grupy, która rządziła. I teraz, tak naprawdę, każde każdy rzeczy, które się odbywają, tam trzeba być bardzo ostrożnym. Tam trzeba być bardzo ostrożnym. Wszystko musi mieć swój czas, swoje procedury. Nie można wielu rzeczy wykonać pewnie szybciej, jak to można było zrobić wcześniej. I, i to wszystko musi teraz, że tak powiem, odczekać w w swoim miejscu, w swoim biurku, w swojej drodze, żeby dane pieniążki mogły być przyznane w danym momencie. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo to są już moje domysły. Nie chcę, nie chcę gdzieś tam tak mówić, ale tak mi się wydaje, że to może być troszkę też tutaj troszkę delikatny paraliż. Poza tym pamiętam w tamtym roku, jak nowy prezes stalowej woli przejmował klub bodajże to był maj w tamtym roku, w wywiadzie powiedział, że on planuje do końca, po roku czasu, do końca roku 2023 uzyskać płynność finansową taką, żeby całkowicie odciąć się od miasta. No, wydaje mi się, że to nie idzie w tym kierunku i, i że to cały czas jest polega na tym, że jesteśmy zależni od tego, co zrobi miasto, jakie spółki nam są w stanie pomóc, które są zależne od miasta, od państwa. No to takie dzielenie pieniędzy to, nie, no to wydaje mi się, że to e, no potrafiłby robić każdy no rozdzielić pieniądze na no to, co mam na kupce, no i tyle. Nie? Dlatego dzisiaj największe pretensje kibice mają do prezesa Wiesława Siembidy. Uważają, że te dwa lata zostały zmarnowane, bo i przykryte tym sukcesem sportowym, bo awans z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej, a nie poszło to w parze z poszukiwaniem sponsorów, ze zwiększaniem budżetu klubu i odcinaniem się powolutku od miasta, żeby ktoś inny po prostu to finansował, więc tak jak trener mówi, to dzisiaj wydaje się, że mógł to robić każdy, więc to czy to słuszne pretensje do, do prezesa? No, jeżeli tam nie został i... żaden sponsor pozyskany w takim okresie czasu, no to wydaje mi się, że chyba tak, no, przynajmniej tak jest moja Moje patrzenie na to, kim jest prezes w klubie, i pomimo, pomimo tego, że zarządza, to też jest od, od, osobą, która od takich rzeczy, za takie rzeczy odpowiada, aby robić wszystko, aby za. za zapewniać pełność finansową, pozyskiwać sponsorów, pozyskiwać kolejne środki, żeby się rozwijać. No ale z drugiej strony, żeby powiedzieć, że dwa lata zostały zaprzepaszczone, też bym tego tak nie powiedział, bo Chodzi powie z, o sensie z roku finansowym. na rok sportowo był awans o ligę wyżej, także to nie powiedziałbym, że został przepaszczone, tylko może e jak to się często mówi, sukces. Ymm, Nie poszedł w parze z organizacją no, takich tego wszystkiego. Osiada się na laurach no, troszeczkę, i wydaje mi się, że to jest największy problem, że już chyba tak wszyscy myśleli, że już nam tak dobrze idzie, że, że jakoś się to wszystko samo poukłada, a tu nagle, a tu nagle się dzieje coś, co, tak co wywraca nam całą sytuację do góry nogami, i zaczyna się tak, jak powiedziałem, miasto, miasto tam płonie. Miasto płonie, bo miasto tam też, trzeba to dodać, że miasto stalowo wola, żyje tą piłką to trzeba oddać temu, temu miastu, że kibice, tam całe miasto, tam tak naprawdę, no to jest największa rozrywka, największa atrakcja, największy dobro stalowej woli, to jest klub Stal, stalowa wola i wszyscy nim żyją, jak tam się dzieje dobrze, to wszyscy tam, są na stadionie, podrzucają wszystkich dookoła, ale jak się dzieje źle, to pierwsi są, żeby tam wszystkich zwalniać i... i Wrzucić żadne... kamieniem. <grym> tak. <grym> rzucić, rzucić megafonem, to też tam było przerabiane. No tak, i z tym się zgadzam w stu procentach. No, to jest fajne, że tak każdy tym żyje i tam jest oddany temu klubowi, bo no, tego nie można tam odebrać w żadnym wypadku, tylko tak jak mówię, no wszystko ma też swoje granice, no psychika ludzka ma swoje granice, psychika ludzka, mówię o zawodnikach, o tym jak się dźwiga daną presję w danym momencie, bo ktoś powie dobra, ja też tam jak będąc trenerem słuchałem nieraz, że jak ktoś nie umie sobie poradzić to tam do Alutechu czy gdzieś do roboty niech idzie i, i tyle no, ale to wcale nie jest takie hop nie? to nie jest takie jak się każdemu łatwo wydaje, bo um, wszyscy zawodnicy, którzy wtedy tak samo byli w drużynie, każdy bardzo chciał ale, ale ten plecak z tą presją, do której cały czas jest coś dokładany, coraz, z każdym krokiem ważył coraz więcej i i są pewnego rodzaju momenty, w których według mnie trzeba trochę wypuścić powietrze i pokazać, że właśnie w trudnych momentach się jest, może nie tyle że kibicem, bo tu tutaj nie chcę uderzać w kibiców, tylko w trudnych momentach się jest razem. A w, w, takich, w takich właśnie momentach, których idzie bardzo dobrze, wtedy poszukajmy dziury w całym, a tu tak trochę idzie ze skrajności w skrajność cały czas. I też dużo, też opiera się ten klub na, na Ireneuszu Pietrzykowskim, który nie dość, że jest trenerem, to jeszcze też dokonuje transferów. Wiemy, jaki jest budżet płacowy klubu na, na, tą, na ten sezon. Jest to 400 tysięcy brutto dla wszystkich zawodników plus sztab szkoleniowy. To jest najniższy budżet płacowy w całej lidze. Na takim niskim budżecie muszą działać działacze czy trenerzy, pozyskiwać nowych zawodników. Tam dochodzi do, do wymiany, natomiast wielu zawodników jest jeszcze z trzeciej ligi, tak naprawdę, którzy dołączyli do klubu w trzeciej lidze czy tuż po awansie. No i tak naprawdę no, ciężko przeskoczyć pewien poziom, nie mając też budżetu. I sytuacja Emilia Kane był blisko klubu. Natomiast jego zarobki, jego oczekiwania były dwukrotnie co do najwyższego kontraktu, jaki do tej pory tam był. Dużo innych komplikacji też z nim związanych. Była możliwość ściągnięcia Patryka Klimali, tylko jego no, no ciężko było nawet zapłacić jedną trzecią kontraktu jego, a, a Śląsk pewnie by mógł pozostałą część opłacać. Natomiast no, klubu nie stać na, na transfery i też dzisiaj no ciężka sytuacja, taka patowa bym powiedział, a i tak Ireneusz Pietrzykowski chyba dość spokojną i taką opanowaną twarz ma do tego wszystkiego no to wydaje mi się, że też jest, jest wiele drużyn, które nie ma takiego komfortu finansowego i radzą sobie trochę lepiej no, to też tak nie można powiedzieć, że mm, nie stać nas na jakiegoś zawodnika bądź dwóch, trzech i nie będziemy robić wyników w danej lidze, bo jest też wiele drużyn, które nie mają takiego budżetu a, a grają nieźle yy, wydaje mi się tutaj bym trochę może inaczej powiedział, że yy, żebym dobrze został zrozumiany, że ten wynik sportowy przyszedł za szybko. Mówię tutaj o barażach i po prostu co innego, jak klub jest stawiany w roli faworyta, pół ligi prowadzi, jesteśmy w stanie się do tego przygotować. Pewnie za rok będziemy grać wyżej, możemy szukać u zawodników wzmocnie, a co innego, jak dochodzisz nagle, wbijasz się w baraże, później wygrywasz baraże, nagle jesteś ligę wyżej. I, i czasu w lato, w lato jest bardzo mało, żeby zbudować zespół i, i tutaj wydaje mi się, że tutaj y, to zadziało się za szybko, ten awans przyszedł bardzo tak niespodziewanie, no bo umówmy się, no, przed sezonem chyba nikt się nie spodziewał, że to Stalowa Wola zrobi awans wyżej I, i wydaje mi się, że to wszystko na razie złożyło i przerosło y, ten zespół na daną chwilę. Zresztą wszystko zależy od chłodnej głowy, bo też Mógł klub dzisiaj przystępować do drugiej ligi i też tam pewnie walczyć o utrzymanie, a jest w pierwszej i walczy o utrzymanie. Pytanie, czy ten ewentualny spadek będzie aż taką katastrofą, zespół wróci do drugiej ligi, więc nie grozi mu, jeżeli spadnie, oczywiście, bo to piłka ciągle jest w grze, więc tak, tak, tak naprawdę tam trzeba po prostu zachować zimną głowę. Eee... No, ale jeszcze kilka meczów i trzeba iść w pro Junior Junior System, no no bo właśnie przynajmniej, o tym żeby jeszcze wziąć, co, co jest na stole, no, no, no bo. No, nie, nie chcę być tu złym prorokiem, ale te mecze, co widzę, to może się tak z czasem skończyć, że tych punktów będzie niewiele więcej na koncie po 10 kolejkach niż jest teraz. I, no i teraz później zastanówmy się, kiedy i z kim robić punkty. Pierwsza liga nie jest łatwą ligą. Trzeba odliczyć już mecze, które grasz na wyjazdach, gdzie bardzo trudno się punktuje. Trzeba odliczyć drużyny, które są poza tobą, jeżeli chodzi o, o kadrę. I, I tutaj, jeżeli nie udaje się gdzieś tak zrobić punktów na początku, to później. Później naprawdę jest bardzo ciężko. I też jest to jakaś taktyka, żeby przyoszczędzić i zarobić na prójni już system i przy okazji zbudować drużynę do drugiej ligi. Myślę, że to jeszcze za wcześnie, ale pewnie najbliższe 5-6 kolejek pokaże to, że na pewno przed rundą wioseną na pewno trzeba będzie podjąć jakieś tam decyzje w stalowej woli, w którą stronę iść. Natomiast... No Trzeba też, no, trzeba to zobaczyć, co, w którą stronę pójdzie klub. Czy właśnie jeszcze będzie się chciał bronić? Czy będą tam, nie wiem, no, jakieś ruchy jeszcze robione, czy po prostu. Z zimną głową trzymano te ciśnienie, i, i tak jak mówisz, przygotowywanie się do tego, co może się niestety zdarzyć. Co ciekawe, pięć zmian szkoleniowców już w pierwszej lidze, natomiast ciągle na stanowisku Ireneusz Pietrzykowski rozmawiałem po ostatnim meczu z prezesem, który powiedział, że prędzej poda się. Sam do dymisji niż zwolni trenera, natomiast dzisiaj takich haseł w polskiej piłce słyszałem wiele. <noise> tak, dzisiaj, nie zawsze to działa. Dzisiaj docierałem do mnie informacje. Wiemy, że najbliższa kolejka jest ostatnią przed reprezentacyjną i to jest często e, naj, najczęściej wybierany termin do zmiany trenera wtedy nowy szkoleniowy jest ma dwa tygodnie. Dzisiaj dostałem informację, że klub e, przymierza się, rozmawia, czy, czy też jest, e, e, sąduje. Rafała Ulatowskiego, który mógłby zastąpić Renusza pieczykowskiego. właśnie po meczu z Termaliką. No sam jestem trenerem, więc nie chcę rozmawiać o zwolnieniach trenerów z wymiany ten, bo to jest taka na pewno nie... nie jakieś nieprzyjemna chwila dla, dla trenera, który w danym klubie chwilę pracuje. ale no, taki jest też ten zawód, no jeżeli nie robisz wyników, szczególnie na tak dłuższą metę, no to Mówię tutaj o starcie rozgrywek, to, no to tutaj zapewnienia prezesa, tak, ale mimo wszystko prezes też, prezesi najczęściej mówią, że trzymają ciśnienia, a pod pierwszą jakąś tam na pierwszym naciskiem, jeżeli chodzi o media, kibiców, sami, sami często właśnie. Robią to, że, że jednak skłaniają się, żeby wymienić trenera, żeby po prostu mieć chwilę świętego spokoju i odepchnąć e, wszystkich od siebie, żeby nie było, że klub nie zrobił niczego, żeby w danym momencie pomóc e, drużynie. E, nie wiem, nie wiem. no Po prostu nie, wie, nie wiem, jak, jaka tam powinno być na chwilę obecną rozwiązanie. Nie rozmawiam tam na tyle blisko. Dróżyny nie jestem, żeby powiedzieć, na ile do tych wszystkich wyników ma trener wpływ, ma wpływ na zespół bądź go nie ma na dany moment, na ile jest to związane jakością zespołu. Także tutaj mówię, nie chcę się na ten temat wypowiadać, no ale no, pewnie trzeba się z tym liczyć, że, że gdzieś klub jakieś tam pewnie ruchy będzie powoli wykonywał. Może nie po to, żeby od razu zwalniać trenera, ale żeby być przygotowanym, gdyby taka decyzja gdzieś kiedyś zapadła. No i też w ostatnim czasie e, choroby uderzyły w stal-stalową stal, wolę. Wielu zawodników było przed, e, po i w czasie choroby. I choćby to było widać w czasie meczu z Pogonią Siedlce, teraz z moich informacji wychodzi, że Helmecki, Medlarz, Załucha, Banach, Lelek e, nie zagrają w najbliższym czasie, albo przynajmniej nie będą trenować przed tym meczem. Tomaszewski jest bliski powrotu i Miela, Kukułowicz może, może zagrają. Warto dodać, że do treningów z drużyną wrócił Michał Swec, Czyli słowacki skrzydłowy, który był takim jednym z największych transferów stali-stalowa Wola. Choroba, natomiast przeszedł badania, wygląda na to, że może wrócić do gry i, i, i wraca do treningów. Mnie też ciekawa sytuacja: Dominika Kosielniaka, który został sprowadzony jako, jako wielka gwiazda drużyny, natomiast od pół roku spędza w rezerwach tego klubu. Z tego, co wiem, no nie, nie do końca chce, chce zmieniać otoczenia. Także do końca sezonu będzie stali stalowo wola, Najprawdopodobniej, co trener o tym sądzi, że o takim zawodniku, który nie chce opuścić, no, wiadomo, wiąże go kontrakt, nic z tym nie można zrobić. Natomiast no, wygląda na to, jakby takich już nie miał ambicji sportowych. Ja powiem tak, może na początek, co do chorób, no, to no, nikt nie ma na to wpływu. No, trzeba sobie radzić. Czasem są takie momenty, każdy jako e, trener to gdzieś tam przeszedł, i no, to są rzeczy, które. Które no, trzeba przeczekać. Nie każdy ma wtedy wyrozumiałość do tego, co się dzieje, ale, ale no, no, to nie ma chyba co tu no, na ten temat dyskutować. Co do, mm, co do y, kogoś, kto podpisał kontrakt i chce go wywiązać w danym klubie, no to jest takie, jest jego prawo. No, po prostu podpisał kontrakt i jeżeli nie złoży mu ktoś y, propozycji godnej, żeby on mu rozwiązał ten kontakt i odszedł, no to, no to tak to działa. Skonstruowane są tak kontrakty, że składa się podpis osoby, która się do czegoś zobowiązuje, osoby, która zatrudnia, no i jedna i druga strona powinna się z tego wywiązywać. No, zarzucanie komuś, że nie. Yy, daje danego poziomu, na dany poziom rozgrywkowy, nie daje poziomu piłkarskiego, no to czas na ocenę był wcześniej, no widocznie został zawodnik oceniony w ten sposób, że, że jest Fydatny. na tyle dobry, przydatny, żeby być w tej drużynie, więc kontrakt został podpisany. Takie błędy się zdarzają, może nie błędy, może po prostu stracił w oczach trenera po jakichś innych, nie wiem, występach, treningach czy jakichś rzeczach. A takie rzeczy się zdarzają, to jest skalkuowane po prostu w ten biznes. No, bo, daj Boże, żeby się tylko zdarzał jeden zawodnik na rundę, z którym po miesiącu czy po dwóch chcesz rozwiązać kontrakt. No, no, to jest, Robisz pięć transferów, jak strafiasz z pięciu transferów trzy, to to jest jest coś, a jak to, cztery, to jesteś <laughs> liderem w lidze, no, Także tutaj nie jest to. No, skuteczność no, i tak jest dobra w i znaczy, ja powiem po wcześniejszych latach. W tym teraz wiadomo, nie idzie to ciężko powiedzieć, ale uważam, że we wcześniejsze lata transfery dawały dużo, i transfery były trafiane i, i wnosiły nieźle do zespołu. Teraz, no wiadomo, no ciężko powiedzieć, że coś jest super i jest jakiś transfer trafiany, jak no, nawet się, no wchodzili, to, to był moment, w którym oni raz drugi trzeci praktycznie weszli do bramki. no, no, no Ciężko powiedzieć, że coś tam dobrze funkcjonowało, no nie funkcjonowało i no i tyle no po prostu patrząc globalnie, na 3 lata, dwa razy trafione, raz nie trafione, no to tym się można pocieszać. Czyli tak jest tendencja na plus. Dokładnie. Jeszcze chciałem wrócić do tych zmian trenerów. Siedem kolejek i już pięć zmian w pierwszej lidze? Sporo. <laughs> Sporo, no. Sporo. No i najlepsze jest to wszystkim, że budujemy. Budujemy, dajemy czas, trenerzy mogą podziałać. No nie, no, tak to działa po prostu I, i ktoś jeżeli jest trenerem liczy na to, że y, będzie zaufanie jego w klubie, będzie obdarzony zaufaniem w klubie nie wiadomo ile. Mm, I będzie mógł sobie budować spokojnie zespół. Mm, dlatego, no, musi po prostu sobie gdzieś to, to no, nie wiem, pomyśleć, że to, że to tak nie działa, że, że wcale tak nie jest. Czas jest bardzo krótki. Twój klepsydra z swoim czasem w klubie od momentu podpisania. Kontraktu już się przesypuje, czas ucieka i, i tyle. Nie ma czegoś takiego, że będę miał super pomysł, ktoś mnie doceni, zobaczy to, że idę za to wszystko w dobrym kierunku. Nie wygrywasz meczów, nie masz wyniku sportowego, nie pracujesz, no i tyle. To tak, jak gdzieś ostatnio słyszałem w wywiadzie z Rafałem Grodzickim, Tomasza Cionkały, który powiedział, będąc dyrektorem sportowym jednego z klubów, zaproponował trenerowi zawodnika, który za pół roku miałby dołączyć do nich. I mniej więcej w ciągu roku osiągnąć formę, która, która pozwoli mu grać w tym zespole. A trener powiedział, że za pół roku to ja nie wiem, czy ja tutaj będę w klubie. Więc jak możemy budować cokolwiek, jak trenerzy mają cokolwiek budować, jak oni tak naprawdę żyją z kolejki na kolejkę i, no i ciężko tu cokolwiek no po prostu zbudować, no bo, no bo się nie da. Mówiliśmy o tym na wcześniejszym odcinku, kto oglądał to wie. Mówiliśmy o tym we wcześniejszym odcinku właśnie, że mm, tak to... Tak to działa. No jeżeli trener nie ma na samym początku zapewnienia, to było na przykładzie Stali Rzeszów powiedziane, że graj młodymi, stawiaj na młodzież, a jeżeli tak będziesz robił, to krzywdać się w tym klubie nie stanie, a jak to odpali, to tylko na tym my zyskamy i zyskasz ty jako trener. Mówię tutaj w, w takim troszeczkę, żeby. Trener zupełnie pomyślał, że to jest do niego. podaje taki, taki <grym> przykład, że w jakimś klubie, jeżeli usłyszysz ta, takie słowa, na tak przykład, to możesz tak robić. Jeżeli nie masz czegoś takiego, to nie licz na to, że ktoś doceni, tak jak powiedziałem wcześniej, Twoje starania. To, że ty siedzisz w klubie po 12 czy 20 godzin, nikogo to nie obchodzi. Interesuje każdego najbliższy mecz i to, ile zdobywasz punktów, ile strzelasz goli, ile tracisz, no bo jeżeli coś idzie w innym kierunku, to zaraz jest. Szukanie i zaczyna się polowanie na czarownice, że za mało biegamy, nie jesteśmy przygotowani, nie mamy tego, nie mamy tamtego i następuje zmiana w klubie. Zmienimy troszkę temat, wrócimy, zejdźmy może na takie niziny yy, piłkarskie. Natomiast głośno było o derbach przemyśle, które się nie odbyły. Czekał trener na transmisję tego meczu? <laughs> nie, nie czekałem, <laughs> bo. Yy... No bo po prostu to już trzeba było zaglądać do piekiel, umówmy się, no to jest tak, tak niestety niska liga, że no ciężko, ciężko wszystko obserwować na tygodniu. I Ty, tak staram się tych meczów bardzo dużo oglądać, żeby mieć rozeznanie, no ale, no ale to jest jakiś absurd to, co się wydarzyło w ogóle. No po prostu jak ja to usłyszałem, to wtedy zacząłem zaglądać, jak to wygląda w tabeli, jak, o co chodzi i wtedy zacząłem się w tym, nie ukrywam, interesować. Można powiedzieć, że ta sytuacja nagłośniła trochę sytuację Polonii Przemysł, szczególnie. Ja sam też zacząłem po prostu obserwować tam, dopytywać się, jak tam wygląda ten klub. No i są pozytywy tego wszystkiego. Zaczęliśmy się interesować Polonią Przemysł. Wiemy, że klub ma nowe władze. Nowym prezesem został Paweł Żurawski, człowiek ze świeżym podejściem do, do tematu. Tutaj skandal się wydarzył. Kibice nie, nie, nie pozwolili piłkarzom zagrać tego meczu. Wszystko miało związek z tym, że czuwaj, przemyś, przygotował oprawę, zaprosił gości, a, a kibice, nie po prostu chcieli im zepsuć to święto. No dobrze, to pytanie moje, w jaki sposób, bo to jest też chyba ważne dla ludzi, w jaki sposób zabronili kibice piłkarzom jechać na mecz? Z tego co słyszałem. Co się wydarzyło? Poprosili ich, aby nie, nie, nie wzięli udziału w tym meczu i tak będzie dla wszystkich lepszy, lepiej, dobrze. No ja słyszałem, że brama została zamknięta, prawda? To czy nie? Tego to już nie wiem. Nie byłem nie, nie tam, także nie wiem. E, no dobra, a może od początku. Ja bo, uff, Ogólnie jak zacząłem się tym interesować, tak pomyślałem, hej, przemyśl, 60 tysięcy ludzi. Nie jesteśmy w stanie zbudować zespołów na czwartą ligę? Samych, nawet swoich ludzi? No Jest to jakiś takie Kluby z tradycjami i to tam się cały czas coś dzieje. Najpierw Czuwaj chcieli e, zamknąć jako klub, zlikwidować jakiś czas temu, bo, bo, bo coś tam. Później teraz sytuacja tutaj, no ja bym to nazwał tą sytuacją, no, z całym szacunkiem, ale sabotażem jakimś, nie? No jak no można tak zrobić taki numer w swojej drużynie? No powiedzmy sobie teraz tak, przychodzi koniec ligi. I Polonii brakuje punktu, żeby wejść właśnie do tej ligi, o której mówimy, czyli czwartej, tak? No i co? No ja wiem, że ktoś powie: Dobra, mieli cały sezon, trzeba było robić punkty. Na no, czemu nie urwać punkty? Dwa mniej czuwajowi, który już ma teraz przewagę w tabeli, tak? Bo wtedy załóżmy, tak, że byłby tak. remis w tym meczu, my zyskuj, zyskujemy punkt, więc wtedy awansujemy my. Kto wtedy weźmie za to odpowiedzialność? Dla mnie to jest po prostu, nie wiem, czy, no, nie wiem, czy leci z nami pilot w ogóle. No, bo, będąc kimkolwiek w tym klubie, to co nie można porozmawiać z kibicami, wytłumaczyć im tego, powiedzieć, że my jesteśmy sportowcami, chcemy walczyć, a nie, że to nie, że nie pojedziemy na mecz. Poza tym, sprawdziłem sobie, tam jest 1800 metrów ze stadionu na stadion. To jeżeli ktoś mi zamknął bramę, ja nie mogę wyjechać, no to bym na nogach poszedł, przeczekam, mnie. No, no będąc piłkarzem. Jest... Przyskoczyłbym siatkę, poszedłbym na noga, żeby zagrać mecz. No, nie wierzę, że kibic Polonii Przemyśl pobiłby swojego piłkarza, bo piłkarz chce wziąć y, udział w, w rywalizacji sportowej z największym wrogiem Polonii Przemyśl. No, tego jak to tam było już się nie dowiemy pewnie nigdy, chyba że no nie ktoś no, kiedyś no, to bo to jest jakiś tam przykład, bo z tego zrobił się głośno, żeby inni nie, nie wracać z tego jakiegoś przykładu w Polsce, no bo to jest... Tylko to jest chyba no, zbyt niski poziom, żeby gdzieś... No tam nie wiem, z... zrobiło się z tego tak głośno, jakby to normalnie, yy, działo się... Z tego co wiem, yy, ma to swoje jakieś tam pozytywne konsekwencje. Yy, kibice zaoferowali się klubowi, pomagają a, o, obecnie. <laughs> <noise> Pomogli już, już pomagają. Ale naprawdę, od tamtej pory podobno pomagają. No to moje teraz takie sprzęt... pytanie, nie zostali wpuszczeni na mecz z Czuwajem, dlaczego? Bo stadion nie spełniał wymogów i to jest największy tak? To tak. moje pytanie, a na wiosnę stadionem poloni Przemysław będzie sprawdzał? I o stadion? tym chciałem porozmawiać również, bo z tego co wiem doszło do porozumienia między prezesami obydwu klubów i mecz między tymi drużynami na wiosnę ma się odbyć już z udziałem obydwu grup kibicowskich. Wiemy, że to jest absurd gdzieś tam na, na skalę nawet europejską, że po prostu kibice drużyny na mecz derbowy nie mogą przyjść, bo, bo, bo jakieś są takie dziwne zagrania. Oficjalnie stadion czuwaju nie spełniał norm, żeby mógł, mógł wpuścić kibiców gości. Natomiast wiemy, że było to troszkę, jakby to powiedzieć, kłoda pod nogi dla nowych władz Polonii. Wiemy, że to jest klub jak na warunki podkarpackie na pewno zasłużony. Od dwóch tygodni jest nowy zarząd, e, świeży z pełnym pomysłów e, głową prezes e, Żurawski, który chce tam wdrożyć pewne rzeczy. Postawili na młodzież. Zaufali Pawłowi załodze, który miał e, odbudować blask tego klubu w oparciu przede wszystkim o, o Przemyślan. E, mają stawiać w, na marketing, co to było zaniedbane przez ostatnie 20 lat pewnie w Polonii, która no, co by nie mówić o tym klubie, troszkę to był taki klub jakby relikt przeszłości, lata 90., mała komunikacja. Natomiast w tym sezonie mają stawiać przede wszystkim na komunikację, mają kanały medialne po prostu klubu działać, mają być informowani. Zresztą widać było to po tej sytuacji po derbach, gdzie oświadczenie od razu klubu się pojawiło na, na Facebooku. No i z tego co udało mi się ustalić. Być może nawet przeprowadzimy jako portal transmisję z tego meczu na wiosnę, natomiast to jest wszystko jeszcze do, do dogadania. No to tego życzę. No. Ja po prostu mówiąc to, ile przemyśl mam mieszkańców i mówiąc o tym, że na razie na chwilę obecną jest w piekle, jeżeli chodzi o piłkę nożną, no e, mówię to po to, żeby ktoś tam się wreszcie nie odsknął. No, takie miasto e, i tak zasłużone kluby zasługują na to, żeby e, być wyżej i żeby żeby ta piłka nożna, no, na, 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 przynajmniej być w tej pierwszej lidze podkarpackiej, mówię tutaj o, o czwartej, no i tylko, tylko w tym kierunku gdzieś tam moja wypowiedź m, chciałbym, żeby była odebrana i, i żebyśmy wreszcie o przemyślu usłyszeli, jeżeli chodzi o piłkę nożną, o tym nie jakimś skandalu, tylko o jakimś sukcesie sportowym. No i, przez ostatnie lata. Tego tutaj... życzymy, żeby się coś wreszcie zaczęło zmieniać na, na korzyść takiej piłki nożnej. Ja pamiętam te kluby, no kiedyś naprawdę to były kluby, które e, znał każdy dzieciak, nawet jak trenował w piłkę. Mówię tu o moich rocznicach. Rocznikach graliśmy z Polonią, nieraz nawet na czuwaju, brało się mecze, a później z roku na rok, z roku na rok to po prostu umierało. No, przerwałem Ci paradoksalnie można zrzec, że ten spadek może być dla Polonii zbawieniem, bo oni od wielku, wielu lat już w tej czwartej lidze tak wegetowali na poziomie, żeby się żeby nie spaść, żeby się jakoś tam utrzymać, ale tam nie było wizji, żadnego działania, nic takiego. Tam chwila była takiej świeżości, jak, jak Waldemar Warchow został trenerem, to po prostu uruchomił Facebooka i coś tam się zaczęło dziać komunikacyjnie, natomiast od wielu lat stare władze i, no I tam nic się nie działo. Natomiast teraz prezes no też nie ma łatwego zadania. Dostał klub z około 700 tysięcy długiem, który trzeba pewnie niedługo będzie spłacić niedługo lub w późniejszym okresie. Natomiast no, na starcie nawet nie dostał klubu z zerem, tylko z minus 700. To też nie jest łatwe i też trzeba go gdzieś tam docenić, że, że chciało mu się w to wszystko brnąć. No, to doceniamy, no, życzymy powodzenia. No, na pewno nie niezła nie. nie sytuacja. Ym, no i teraz musimy chyba ten temat jakoś tam zamknąć. Będziemy to obserwować, nie będziemy często wracać na razie do Polonii. No bo tak jak mówię, no, czekamy aż e, tutaj się nam pojawi Polonia, bądź czuwaj e, w, w, wyżej w, w Lidze. Awansuje któraś z tych drużyn, później druga z, i, i tyle. No, czekamy na nich paradoksalnie, tak samo ten, ta sytuacja z tym odwołanym meczem też zwróciła naszą uwagę. Także są też pozytywy tego wszystkiego. Zresztą no, można klub podpalić zawsze, to też zwróci <laughs> naszą uwagę. No, no bo to są już takie skrajne, no nie, nie, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą nie. drogą, idźcie nie idźcie kierunku nie spo rozwoju sportu. Tak jest. Stal Mielec, kolejny temat. Porażka z koroną Kielce i drużyna wyląduje w strefie spadkowej ekstraklasy. Też ten start, start sezonu nie jest y, najlepszy. Dobrze, że y, zanotowali zwycięstwo z piastem gliwice, z koroną. Były okazje, pierwsza połowa zdecydowanie lepsza, y, może nie zdecydowanie, ale troszkę lepsza stali mielec. W drugiej głupie błędy. Y, błędy takie, że trzy rzuty karne zostały już podyktowane w tym sezonie przeciwko stali mielec. Do tego drużyna nie zbiera drugich piłek, co nie funkcjonuje w stali mielec. Y to musielibyśmy zadać pytanie trenerowi, co nie funkcjonuje. Z mojego tutaj takiego hmm, szybkiej analizy może po tym, co, co, co tutaj mogę powiedzieć, to widzę, że hmm, tam cały czas jest... Hmm, Kombinacja, jeżeli chodzi o środkową linię, jeżeli chodzi o ustawienie. I grana jest na, na trzech zawodników, później jest grana na dwie dziesiątki, na zawodników wąsko-szeroko ustawionych. Także ciężko mi powiedzieć, ale to tak wygląda na to, co też by się wiązało z tymi drugimi piłkami, którymi mówi, że tam jest jakiś problem, i jak to można powiedzieć, jak z różlowcami? ciężko złapać odpowiednie przełożenie i ciągle coś nie funkcjonuje. Więc yy, wydaje mi się, że to jest jakiś największy problem. Wiemy, że przed meczem Stal Mielec w okresie przygotowawczym testowała dwa ustawienia, czyli to 1-3-4-2-1, czyli z dwoma dziesiątkami oraz ustawienie 1-3-5-2 z dwoma napastnikami. No i ostatecznie trener Kiereś zdecydował się na początek sezonu na to swoje stare ustawienie z dwoma dziesiątkami, natomiast przed Piastem gliwice zmienił na dwóch napastników. I to zafunkcjonowało nawet nieźle, bo Łukasz Wolsztyński w takim ustawieniu grał kiedyś w Górniku Zabrze i zgrywał tak piłki do, do Angulo, tutaj masz Kurina, natomiast z Koroną Kielce to nie zafunkcjonowało. Teraz krótki czas przed meczem z Lechem Poznań i ból głowy, Co które ustawienie teraz wybrać. Może nie ból głowy, tylko ból tego, że zespół jest przygotowany na dwa warianty. Trener też często grywał z trójką obrońców. Jak to się wiąże, jak to można porównać, z czego to wynika? O, to jest wiele takich wypadkowych, które możemy, moglibyśmy tutaj poruszać. Przede wszystkim to też może wynikać z tego, jak chcemy my w defensywie blokować przeciwnika, gdzie przeciwnik robi stwarza sobie przewagę? Czy chcemy zagęścić środek pola, czy chcemy grać bardzo szeroko, żeby uniemożliwić grę ofensywną wahadłowym bądź bocznym obrońcom przeciwnika, bądź w której strefie nadanym moment chcemy mieć przewagę, no bo to się przede wszystkim z tym wiąże. No, wydaje mi się, że tak patrząc tutaj na grę stali Mielec to. No ciężko powiedzieć, żeby tutaj była jakoś taka jakościowo przejęcie kontroli nad meczem. Bardziej mi się też wydaje, że to może chodzić o ustawianie w defensywie i próby blokowania przeciwnika i w ten sposób uzyskania jakiejś tam przewagi, a nie jeżeli chodzi o atak pozycyjny i utrzymywanie się przy piłce, bo, no bo tutaj no te mecze jakoś tak nie pokazują na to, żeby, żeby to było możliwe do zrealizowania. I teraz krótki okres, bo tak naprawdę mecz poniedziałkowy i za chwilę mecz piątkowy, tak naprawdę trzy dni do przygotowania. Jak to trener ze swojego punktu widzenia jako szkoleniowiec, jakby wykorzystał te trzy dni? Jeszcze trzeba wrócić z wyjazdu. Chodź, całe szczęście, że dość bliskiego. Dokładnie, a później mamy przerwę, tak? Reprezentacyjną. Tak jest. E, no to jest taki mecz, który fajnie by było złapać punkty na tą przerwę, żeby złapać trochę oddechu e, i móc spokojnie popracować. E, no, na pewno czasu jest bardzo mało. No, wydaje mi się, im mniej kombinacji, tym lepiej. Tak wracając do tego ustawienia, co mówiłeś, że zostało zmienione na gliwice bodajże, na zwycięski tak, tak. mecz tak? No to może zasukrzyło przeciwnika, już później Korona mogła się do tego przygotować, mogła w inny sposób też, mogła w inny sposób podejść do przeciwnika, wiedząc, znając dwa warianty, którymi dysponuje na dany moment i wiedzieć, jak, że wiedzieli, jak już zareagować, no ale to mówię, czasu jest tak mało, że wydaje mi się, że każdego rodzaju kolejne kombinowanie to nic nie pomoże, tylko trzeba już zaufać temu, nad czym się pracowało, co jest wypracowane i, no i dać czas tutaj zespołowi na to, żeby zaczął funkcjonować tak, jak trener chce mecz z koroną Kielce był też 150. meczem Kamila Kieresia na ławce trenerskiej w Ekstraklasie. Bilans 44 zwycięstwa, 49 remisów i 57 porażek. Też trzeba dodać, że trener nigdy nie prowadził tuzów w największych ligi, tylko raczej zespoły bijące się o utrzymanie. No chyba taki wynik powiedział nie najgorszy, jak na te drużyny, z którymi trener pracował. Wszystko jest tak bardzo blisko siebie, po 50 można powiedzieć. No właśnie, to tak pierwsze, co nadrzuciło na moją uwagę, że bardzo blisko. Był pośrodkowany wynik, był pośrodkowany. także można powiedzieć na remis trener cały czas w tej ekstraklasie. Także życzymy tutaj trenerowi powodzenia w, 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 dalszych, w dalszych meczach. Może nie remisu w najbliższym meczu, tylko zwycięstwa, ale pewnie jakby był remis, to wydaje mi się, że z takim przeciwnikiem jak Lech Poznań, to trener by dzisiaj go wziął w ciemno. Też ważny temat w Stali Mielec, od ostatniego odcinka z drużyną pożegnał się Mateusz Kochalski, sprzedany za około miliona euro do Karabaku Agdam i czy Stal Mielec nie robi się powoli taką kuźnią talentów bramkarskich i pytanie na ile to jest po prostu kuźnia, bo jest kuźnia, czy zasługi, zasługi największe w tym są Kamila Beszczyńskiego, czyli trenera bramkarzy, który tak naprawdę kto by tam nie został bramkarzem w tym Mielcu, ten zawodnik idzie wyżej. I, i... Albo defensywy, że defensywa daje szansę się wykazać bramkarzom. Może tak defensywa, że... ale defensywa się zmienia, a Beszczyński jest ciągle ten sam. No nie, to się z tym zgodzę, tylko tak jak mówię, no, że po prostu bramkarze mają trochę tam do roboty cały czas i to na pewno też ich w jakimś tam stopniu promuje, no ale to trzeba przyznać, że, że tutaj jest takie dobre flow, jeżeli chodzi o to i i, no nie wiem, ja nie, nie badałem tego tematu, nie wiem na ile to jest zasługa trenera, na ile to jest zasługa dobrego scoutingu, na ile to jest zasługa dobrej, dobrej ręki w danym momencie. No ale to trzeba oddać, że, że to widać, że tam po prostu yy, no, jest, jest dobry moment dla, na proponowanie tej pozycji. No i też, tak do tematu fala kontuzji, teraz Piotr wylazło wcześniej, Marco Ejman, Pajnowski, no i w związku z tym klub reaguje i ściąga Petrosa Bagalanisa. Nie, Baga nie wiem, jak to, czy to poprawnie mówię, natomiast jest to grecki obrońca ściągnięty z Olimpiko Suipireo w ostatnim czasie w drugiej drużynie, ale też ma na koncie Mistrzostwo Grecji, to chyba dobry ruch. Po CV można powiedzieć, że dobrze. Po CV tak, no ale to co możemy powiedzieć, że Grex z, z drugiej drużyny, no, no ciężko powiedzieć, no. musimy zobaczyć chłopak jak jest w dyspozycji, jak on teraz wygląda i na ile będzie pomocny. No wydaje mi się, że klub w Ekstraklasie takie rzeczy sprawdza, jest, na, jest tam ten zawodnik dobrze przeskautowany i, i będzie to jakaś tam wartość dodatnia. Tej drużynie, tylko dziwimy tak, że mówiliśmy, że potrzebna dziesiątka, potrzebna dziesiątka, potrzebna dziesiątka, ściągany środkowy obrońca. No, ale doanego. bo tam było trzech, tylko tak naprawdę po tych kontuzjach. To też to mm. by było mocniej. E, dziesiątka, z tego co, co słyszałem, jeszcze gdzieś jest poszukiwany, ciągle środkowy pomocnik. Nie wiem, czy to dziesiątka, czy ósemka, zobaczymy. Ciągle trener Kamil kiedyś. I to, to też potwierdza tym... to, co widzimy, że cały czas tam jest w tej środkowej, w części boiska środkowej, tutaj formacji. Może w środkowej formacji jest tutaj cały czas jakaś rotacja, coś się dzieje, jest jakieś szukanie optymalnego ustawienia? Przejdźmy do kolejnego tematu. Stal Rzeszów. W sobotę urodziny Marka Zuba, 60 urodziny jubileuszowe. Można powiedzieć, że ten trener w tym sezonie, czy nawet też w ostatnim. Tak naprawdę osiąga najlepsze wyniki jeśli chodzi o Polskę, czyli trzeba dorosnąć do, do, do 60, żeby gdzieś tam w Polsce móc osiągać sukcesy. Yy, ostatnio remis z odrą opole, natomiast Stal gdzieś tam dominowała w tym meczu. Od skupiła się na, na wybijaniu piłki i trener taką zasadę chyba, że jak nie umiesz wygrać, to przynajmniej zremisuj, No i to się chyba im udało. Wice lider tabeli szokujący pozytywnie wynik stali że jak na razie. Hmm. Tak, powiem może o tym meczu z Odrą, że trochę Odra zaskoczyła. Zaskoczyła wszystkich, chyba nawet Stal, zaskoczyła, ze względu na to, że nie grała w piłkę. Tak jak były do tej pory stawiany tam nacisk na to, żeby, żeby cały czas mocno budować, mocno, mocno utrzymywać się przy piłce. zagrała całkiem inaczej Odra, chyba ze względu na to, że te wyniki są bardzo przeciętne, żeby nie, nie powiedzieć, że słabe. I, I tutaj wydaje mi się, że Stal też była tym zaskoczona. No, stale fragmenty gry. Odrych, dwa stałe fragmenty. Dwa stałe fragmenty no, naprawdę bym powiedział, że robiące wrażenie. No, ale Stal Rzeszów konsekwentnie nie, gdzieś tu grała, e, grała swoje. I no, trzeba to oddać, że, że wynik naprawdę jest. E, bardzo dobry, cały czas tutaj to podkreślamy i, i, i o tym mówimy. Po, czyli wracając do Twojego pytania, czy trzeba mieć 60 lat, żeby odnosić w polskiej piłce sukcesy? Nie, wydaje mi się, że tu nie chodzi o wiek trenera, ale... Chodzi mi w przypadku Marko Zuba. No, o chodzi o bo doświadczenie, wcześniej... bo trener tak naprawdę jest bardzo doświadczonym trenerem i, i tutaj wydaje mi się, że to doświadczenie e, robi e, tą taką różnicę, ale takie odnoszę wrażenie, że tam jest praca całego sztabu. Gdzieś tam mocno zbierane są laury za pracę wszystkich w tej drużynie, a nie tylko samego trenera. Broń Boże, niestety, nie chcę tu trenerowi nic odbierać, ale wydaje mi się, że akurat dobrze został skonstruowany sztab w tej drużynie i tu każdy wie, co ma robić i, i każdy kładzie swoją cegiełkę i chyba wydaje mi się, że to jest taki sukces wspólny, a nie tylko jednej i wyłącznie osoby. Taki chyba dzisiaj jest nowoczesny menedżer, który Przede wszystkim potrafi sobie znaleźć odpowiednich ludzi do sztabu i nimi się opierać. I jak to mówi takie powiedzenie: otaczaj się ludźmi mądrzejszymi od siebie i pewnie Marek Zup z tego wychodzi i wychodzi mu to na dobre. No, postrzeszę, że słyszałem właśnie wiele takich już wypowiedzi, że. Wartością pierwszego trenera jest to, jakich ma asystentów na przykład. To też słyszałem, i, i może coś w tym jest. No, nie, nie chcę się tu tak bawić w ocenę taką pracy czyjeś. No bo ja nie, nie oceniam tych pracowników, bo, bo nie pracuję z nimi. Ale no, widać, że, no, że gdzieś ten cały, gdzieś jest, ta cząstka której nie mają inni, a stali, że szufona jest. No i gdzie jest ten fenomen, możemy go doszukiwać? Czy w trenerze, czy w sztabie, czy w drużynie, czy akurat w danym momencie w zlepieniu się wszystkich razem i to daje, to daje odpowiedni efekt, ciężko powiedzieć, no ale to funkcjonuje i najlepiej przy tej maszynie na razie nie grzebać, żeby czegoś nie zepsuć. No i też warto zaznaczyć, że dwusetny występ Andrzeja Prokicza, który ukrasił to bramką zdobytą na 1 do jednego. No też chyba. Z... Duże osiągnięcie, 200 występów w jednym klubie. No, bardzo dużo. Poza tym tutaj słyszałem takie słuchy, że Andreja to już nie jest ten, co był, że jakiś tam ma słabszy, ma słabszy moment, że, że widać troszkę wiek u tego zownika, a on na pochybel wszystkim zdobywa bramkę, koronuje swój występ, swój jubileusz bramką, także naprawdę fajne liczby i i to można na pewno tylko gdzieś tam docenić. Wydaje mi się, że jest to jakiś zawodnik, na jak oglądałem chyba transmisję, to było powiedziane, że to, to jakiś zawodnik, który na swoim doświadczeniu dużo daje tej drużynie. I, I jeden z niewielu, który właśnie w tej drużynie jest taką osobą, która wpływa na ten zespół takim doświadczeniem swoim i pewnie tak jest i dlatego no, ten zawodnik jest tam cały czas ceniony w tej drużynie. Po meczu nawet Radek Dudek zapytał się Prokicza, czy do 300 tego występu y, będzie chciał grać i on powiedział, że jak najbardziej, jeżeli zdrowie tylko pozwoli, także jeszcze parę lat oglądania Andrzeja nam y, no jeżeli zostało. Jeżeli ma taką wadę <śla> w klubie, to, <śla> to tylko się cieszyć i, i może o tym zadecydować, ale no, czego nie, no, niech próbuje, no, oczywiście chcieliby my, chcielibyśmy dożyć tego momentu i móc o tym powiedzieć, także niech Andrzeja ja sobie tutaj w zdrowiu, w szczególności, bo jak będzie zdrowie, to, to wydaje mi się, że, że tutaj można, chociaż będzie to bardzo trudne do zrealizowania, ale można tutaj próbować robić jakiś wynik. No to przechodzimy do kolejnego zespołu z Rzeszowa, tym razem Rysowia, Rysowia, która anotuje. Co by nie powiedzieć, no niezły początek sezonu, ale to nie jest e, coś fenomenalnego. Ostatnia porażka z polonią Bytom na wyjeździe 3 do 1 e, i zespół grając nawet w 11 na 10 nie był w stanie e, zdobyć bramki. Co na pewno też e, był to mecz na sztucznej nawierzchni e, w bytomiu. Trener był też trenerem Podhala, które grało na sztucznej nawierzchni. Czy wiem, że Resowia przed tym meczem trzy razy trenowało na sztucznej nawierzchni? Natomiast chyba ciężko się tak przestawić do gry na, takiej, na takim, na takim na takiej murawie. I co jest pewien handicap Polonii? Jak to wygląda tak z, od środka, jakby powiedzieć? No, na pewno jest jakiś tam handicap, ale uważam, że też nie wolno właśnie nigdy popaść w, przed takim meczem w jakąś taką. Yy, skrajność I, i trenowanie cały tydzień na boisku sztucznym, przed meczem na sztucznym boisku na pewno nie wpływa dobrze na, na świeżość zawodników w danym momencie i uważam, że te nogi są z, yy, przez zmianę nawierzchni zbite i w ten sposób optymalnie nie przygotuje się zespołu do yy, danego meczu uważam, że najlepiej jest po prostu jechać i zmierzyć się z Murawą jaka ona jest i próbować się z nią oswoić jeżeli chodzi o o rozgrzewkę, bo mówimy się, że te wszystkie boiska sztuczne i tak się różnią bardzo od siebie. Jedno ma więcej granulatu, drugie mniej. Jedno jest wyczesane i ma trawę sterczącą, drugie jest znowu już wydeptane, położone jak stara wykładzina. Niektórzy mają możliwość takiego boiska polania przed meczem, drudzy nie mają takiej możliwości. Także to jest takie wróżenie, wróżenie z fusów i wydaje mi się, że tylko można zaszkodzić, jeżeli chodzi o przygotowanie takie do meczu zawodnika mówiąc o świeżości no przede wszystkim i o dynamice bo, bo to jest całkiem inna praca jeżeli chodzi pomimo tego że my damy te same obciążenia te same objętości treningowe te same wielkości boisk to uważam że to mimo wszystko i tak wpływa inaczej na tego do zawodnika niż jakby to wpływało gdyby ten zawodnik odbywał ten trening na w swoim środowisku w którym trenuje na co dzień. Więc więc myślę że ja od tego odszedłem, nigdy tego nie stosowałem. Tak samo graliśmy w Podhalu, jechaliśmy na trawę, to i my nie trenowaliśmy na trawie, po prostu. Trenowaliśmy, cały czas na Szczębisku chodziliśmy graliśmy mecz na, e, na trawie. Y, co trener do... oceni ten początek sezonu Rysowi? No, resowia przegrała z, dwa wyjazdy z mocnymi drużynami, resztę meczów powygrywała. Mnie, no, nie chcę coś tam powiedzieć brzydko, ale mnie Rysowi jakoś piłkarsko nie zachwyca. Nie, nie gra dla mnie jakiejś dobrej piłki, y, ale gra bardzo konsekwentną piłkę i przede wszystkim jest widać mocna fizycznie. To widać, że ci zawodnicy y, nie robi na nich różnicy ta druga liga, bo są os w większości obciążeniami, intensywnością z Ligi pierwszej i to widać, że tutaj robią sobie bardzo dużą, dużą przewagę i na wiele drużyn w tej lidze to wystarcza. Tutaj patrząc na ten mecz, bo akurat ten mecz oglądałem, szukałem tam jakichś właśnie takich rzeczy, które można by było o nich coś więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o sposób gry, to... Nie wiem, jaki był zamysł trenera, no bo nie chcę wchodzić w nie swoje buty, ale tak jak widziałem, to przede wszystkim tu trener chciał swoim ustawieniem wpłynąć na to, jak zespół resowi przeszkodzi tutaj Polonii, czyli ustawić wysoko skrzydła, żeby trochę chyba wahadłowych poblokować, zrobić problem środkowym obrońcom Polonii, która grała na trójkę, którzy musieliby też asykurować te boki, trochę stanąć szerzej, tym bardziej, że to było wtedy dwie dziewiątki z przodu, i taka fałszywa dziewiątka, mówimy tutaj o Runowiczu, mhm. i to było takie, um, według mnie, próba tutaj destabilizacji przeciwnika, jeżeli chodzi o ten spokój e, w, ty, w tyłach. Um, ale widziałem, że był bardzo duży problem jeżeli chodzi o założenie pressingu, bo tutaj jak boki były odcięte to ok, ale cały czas w wielu przypadkach Polonia wychodziła środkiem spod pressingu i, i gdzieś tutaj szyła takimi podaniami skośnymi do dziesiątek i, i tutaj robiło to bardzo dużo problemu i zespół musiał się szybko przeorganizować do obrony niskiej z wysokiej i, 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 i no, i no, umówmy się, no tutaj to wygrał. Ten mecz wygrał zespół lepszy i Bramka chyba na 3 do 1 to, to potwierdza. Mówiłeś o tej grze w przewadze, a tu mimo wszystko Polonia zdobywa Bramkę. Dokładnie, nie funkcjonował na pewno pressing Resowi, no i też błędy indywidualne. No, nie chcemy się tu też paswić na, nad Dratkiem Bąkiem, no ale ten początek sezonu w jego wykonaniu nie jest najlepszy. Co chwilę jakieś błędy, tym, tym razem. Najpierw się przewrócił, później cofnął się po piłkę, a i tak jeszcze sprzed, spod nóg mu zawodnikiem wbił do, do, do siatki. No, to też właśnie, to możemy o tym mówić. No nie, nie, no nie oceniajmy tu, po prostu jest to młody chłopak, który gra nie na swojej pozycji. Jest ta pozycja mu trochę szukana tak, żeby go prze, nie wiem, przebranżowić, żeby punktował razy dwa w Premier system, a i żeby był na blisko ciężko mi powiedzieć, jaka jest rola tego założenia. Może Rosto jest to rola jakiegoś konceptu, żeby w, przy rozgrywaniu piłki wchodził do środka i jak, jakoś środkowy faktyczne. pomocnik mógł tą piłkę otrzymywać, yy, czyli jak kimś bodajże, tak, w yy, Bayernie, no tylko. Mm, tylko to idziemy trochę chyba w drugą stronę, bo kimś z boku zaczął wchodzić do środka, jako boczny obrońca, a tu mamy na odwrót środkowy pomocnik, grający na boku, zaczyna nam ma za zadanie wbiegać do środka. tak? No właśnie, ogólnie taka tendencja do tej pory, jako, jak, jeżeli te zmiany, to za, 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 zaczął Pep Guardiola, później Jurgen Krop, ale zawsze to był Filip Lam z, z boku, szedł do środka. Trend Alexander Ar Arnold z boku, szedł do środka. Raczej tendencja była, że ci boczni obrońcy stawali się środkowymi pomocnikami. Tutaj mamy tendencję odwrotną. Radek, bo wiemy, że gra dlatego też, że po prostu punktuje razy dwa. Resowia w tym sezonie jednym z celów drużyny ma być jak najwyższe miejsce w klasyfikacji Pro Junior System. No i bezpieczne utrzymanie, a coś więcej to będzie tylko bonus. Ale to nie jest, ja tutaj tego Bączka chcę trochę wybronić, bo to nie, jest, to nie jest zły chłopak, to jest naprawdę dobry chłopak i chłopak z możliwościami, fajne warunki fizyczne. Może nie do końca się znajduje na tej pozycji i traci na zwrotności, tym bardziej tak naprawdę on popełnił błędy w meczach, w którymi trafią na, na dobrych wyjadaczy na dobrych lisów boiska i potrafili to wykorzystać właśnie to, że ten zawodnik nie czuje się naturalnie na tej pozycji. No i jedną rzecz, którą bym mu wyrzucił, tak, Zarzucił, no to to, że on tą piłkę dogonił. Tam został dobrze zasekurowany przez środkowego obrońcę, mówię o tym meczu. On do tej piłki dobiegł, ustawił się nieźle i trzeba ją wybić. I trzeba było wybić, po prostu zwykły obrońca wybiłby ją na róg. A, a on a próbował wyjść z tego jeszcze i dlatego Czesowia straciła bramkę i to chyba taki jedyny kamień, który mógłbym mu wrzucić. bo no, tam mu spadł łańcuch, to fakt, nie, gdzieś pośliznął się nie, nie złapał, ten, no, ale to są takie rzeczy się zdarzają, no równie dobrze mogło się to komuś innemu e, przy, przydarzyć. Natomiast w najbliższym czasie Rysowiac ma dość, dość, można powiedzieć, no, łatwych przeciwników. No wiadomo, że nigdy nie ma e, łatwego przeciwnika, natomiast mecze z rezerwami, Zagłębie 2 Lubin, później ŁKS, e, e, drugi, drugi zespół LKS-u, więc wydaje się, że w najbliższych dwóch kolejkach powinni sięgnąć po 6 punktów. No, tak się wydaje, tak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki, że Rysowiac powinna, nie powinna mieć problemu z tymi drużynami i poprawi sobie tutaj e, dorobek punktowy ta sytuacja w tabeli jest tak naprawdę bardzo dobra, no, bo tak mówimy, że cel utrzymania premierów system czego nie i czego nie awans na no, Resowie na pewno ma zespół na to, żeby jak nie z pierwszego, czy tam drugiego miejsca naawansować. awansować, no nie, umówmy się porównując, nie wiem z, tutaj z innymi drużynami, które są też nawet w, w czwciubie tabeli, no to, no, umówmy się, no. Może jest to zespół, który troszeczkę mu brakuje, ale przy odpowiednich wzmocnieniach nie jest to wykluczone, że to się może udać, także to, że tutaj te dwa mecze trzeba zapunktować za 6 i wtedy się zastanawiać co dalej i jakieś szukać rozwiązań, już nie mówię o... O zimę. Wiemy, że też właśnie są jeszcze poszukiwani zawodnicy, ale też chciałem jeszcze ostatnie słowo, bo ganimy zawodników, ale też trzeba pochwalić yy, zawodników. Marcin Urynowicz i Maciej Górski. Tutaj zabrakło Macieja Górskiego w tym ostatnim pojedynku, przez to też trener musiał gdzieś tam szukać rozwiązań na fałszywą dziewiątkę grać. Natomiast ci obaj zawodnicy gdzieś tam ciągną ciężar zdobywania punktów na, na własnych barkach i widać takich prawdziwych liderów, że się wykreowali. Do, dołożyłbym do tego jeszcze Wasiluka, może Chliba Buchala. No tak, no, zdobywają bramki, no, to można powiedzieć, że ciągną na swoich barkach, ale tam każdy dokłada swoją cegiełkę. No tak, jak powiedziałem, no, może ja, nie chcę tam krzywdząco mówić, ale nie widzę tam jakiejś wielkiej piłki, ale. ale jeżeli chodzi Indywidualności o. Indywidualności. Zaangażowanie, podejście do meczu, cechy wolicjonalne, taką siłę uderzenia w przeciwnika no to, to da się dostrzec i tu widać dużą przewagę Rysowi. I, i to trzeba zaznaczyć a na to pracuje cały zespół, nie tylko dwóch zawodników Przejdźmy teraz do trzeciej ligi grupy czwartej, czyli naszej wszystkich ulubionej ligi, o której często y, rozmawiamy na początek y, może szukująca informacja, Maciej Skorża wraca do Urawa Red Diamonds a co? jaki ma to związek z trzecią ligą grupą czwartą, a ma Wojciech Makowski, który przejął stery w Avi Świdnik, ma z nim jechać do Japonii, a więc ma zostawić yy, drużynę Avi Świdnik. Nowy projekt. Natomiast nie funkcjonują, tak jak chyba powinien. Nie wiadomo, czy zaraz by go prezes nie zostawił, no także właśnie. jeżeli ma takie wyjście, to, to bym jechał z trenerem z Korżą, bo Avia tak naprawdę yy, nie wygląda dobrze w tym sezonie. Jest to nie nasz podkarpacki klub, więc nie chcę się na nim skupiać, ale Natomiast, miałem, okazji, czwarta, to... no, miałem okazję widzieć ten zespół, akurat bo byłem na meczu Sokół Lubaczów z Avią Świdnik i, i pomimo tego, że uważam, że Avia Świdnik ma niezły zespół, to jest bardzo przeciętna w tym sezonie. i. I porównując Awie z, tamtej, z tamtego sezonu, z tamtej, z tamtej przy szczególności z pierwszej rundy, to na pewno nie jest ten zespół, który, który wtedy tak dobrze funkcjonował i no, po prostu grali... Wkomponowali się w tą ligę, nie robili żadnego wow, i widać, że coś tam nie, nie działa. Ci zawodnicy chyba sami do końca nie czują tego, co się dzieje na wojsku. Ale to mówię, nie nie, nie nasz. Ale nie będziemy nasz śledzić z tą, tą awię w najbliższych czasach, w czasie się pewnie rozstrzygnie, czy, czy trener Bankowski wyjedzie, czy też nie. no Ale tak jak właśnie mówimy, że być może ta zmiana tak czy siak by pewnie nastąpiła. No nie wiadomo, jakie tam są, jakie zaufanie dla trenera, i tak dalej. Natomiast zobaczymy, będziemy to śledzić, śledźcie portal, bo będziemy na pewno o tym informować. Mimo, że to nie jest podkarpacki zespół, to też wie, wie, często zarzuty są. Natomiast trzecia liga, grupa czwarta, to jest taka liga, w której trzeba mówić o każdym zespole, no bo to są rywale zespołów z Podkarpacia, więc. Więc pewnie będziemy się nim zajmować. Natomiast wracajmy do, do naszych podkarpackich zespołów. Chciałem zacząć od KS Więzownica. Byłem na ostatnim meczu z, ze Świdniczanką Świdnik. Wydaje się, że skład no, pewnie jeden z lepszych w historii tego klubu. Natomiast wyniki no takie sobie bym powiedział. No, takie sobie to na pewno. Trzy porażki z rzędu. Yy. I. Jak zaczęło się to obiecująco w czerwcu, mówię o końcówce tutaj, wydar na, na tym finiszu, imponujący finisz, wydarcie sobie tego utrzymania w wielkim stylu. Tak teraz no, bardzo duża zadyszka, a tak jak wspomniałeś, uważam, że ten zespół jest dużo mocniejszy niż był w czerwcu. Więc więc tutaj coś, coś, coś nie działa. Jakieś tam się pojawiła zadyszka na pewno. I też problemy z kadrą, bo też ciekawa informacja. Patryk Kapuściński prawdopodobnie wypada na dłuższy czas. Może to być miesiąc, a może być to nawet pięć miesięcy. Więc wiemy też, że związownica dzisiaj na treningu pojawi się dwóch obrońców środkowych. Jeden z Ukrainy, drugi Polak i któryś z nich ma zostać nowym zawodnikiem. K więc władze klubu reagują na kontuzję Kapuścińskiego. No, kluczowa pozycja jednak środkowego obrońca, więc warto znaleźć zastępcę. Czyli władze klubu reagują na bieżąco na te wyniki. No, trzeba tutaj Kapie życzyć wszystkiego dobrego i szybkiego powrotu do zdrowia. Także hmm, myślę, że jak z środkowego obrońcy jeszcze on wróci, no to na pewno, na pewno tutaj ta rywalizacja jeszcze wzrośnie i ci zawodnicy będą się... Sami wzajemnie napędzać, no ale patrząc tutaj na terminarze zresztą w tej części i ogólnie nie gra się łatwych meczów. Mamy sendecję, mamy zaraz Koronę, dwa Kielce i Hełmiankę. No są to, są to niby zespoły, może poza Sandecją, która gdzieś odpaliła, ale reszta zespołów jest na pewno. W zasięgu, no ale to trzeba punktować, zdobywać punkty, bo, no, tak jakby patrzeć na skład przed sezonem, można powiedzieć, że wiązownica wreszcie nie będzie grała z nożem na gardle na koniec. No, wszystko się za to powiada na to, że chyba lubi takie granie, bo, no, bo tak to się idzie w tym kierunku, że znowu może być zaraz nerwowo. Hmm. Też trzeba im oddać, że w meczu z Krzą, dwie tak naprawdę krzywdzące dla nich decyzje, jeśli chodzi o podyktowanie poddyk rzutów karnych. Co Trener oglądał to? Co? Nie, akurat nie, ale widziałem bramki e, dla Krzo z, z Siarką. Przebram bramkę na 2-1 widziałem, no nie wiem, ja to z Trybą bym rzut wolny dla Siarki zagwizdał na pewno, no. Także tutaj e, widocznie Krzoma ma na chwilę obecną do, dobry jakiś tam taki moment, w którym gdzieś się, w, też miało rzut karny. Później bramka dla mnie taka, no nie wiem, ja bym z Trybą dał rzut wolny dla, e, dla Siarki i nie uznałbym tej bramki, no ale tak jak mówię, no to jest, wiadomo, kamera jest daleko. Czyli liga zdecydowała, że krzą awansować, tak można powiedzieć? Nie, chyba nie, ale na chwilę obecną gdzieś tam im się darzy i tam trochę im się to układa lepiej niż, bo te, te mecze wyszarpują gdzieś tam w końcówkach, a nie grają jakoś tak, żeby, żeby tutaj od początku sobie te mecze dobrze ustawiać i kontrolować, tylko wyszarpują punkty. No, ale to tak się zawsze ta suma szczęścia się równa zero, więc wreszcie zaraz im w ten sam sposób ktoś odbierze. No, wracając do jeszcze każdownica, no to. Gor Dużo gorsze mają drugie połowy, Pier jeżeli w pierwszych połowach prowadzą, tak widać, że z każdym gdzieś tam minutą gdzieś ten zespół słabnie i pytanie jest takie, czy to mental jest, czy, czy po prostu nieprzygotowanie, czy, czy od czego to może zależeć takie coś? To może zależy od wielu czynników, no ciężko tutaj jakoś yy, powiedzieć do, dokładnie, no bo na pewno gdzieś yy, to może być przygotowanie, no ale też yy, może to wynikać z... Yy... Z tego, że dane założenia na mecz są takie, a nie inne. Gdzieś może zespół pierwsze połowy próbuje zdominować, próbuje przejąć inicjatywę, później się trochę wycofuje do tyłu. Nie może takie sprawia wrażenie, że te połowy są słabsze. Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, jak ten zespół jest. Nie obserwujemy go na tyle, żeby móc, móc jakieś tam zabrać, mieć zdanie na ten temat, chyba że jesteś częściej nam na meczach, ale ja to tak bardziej. No, bywam tam raczej. No, yy... no i co uważasz, że nie są nieprzygotowani? No zapytam, bo nie znam się z zespołu. No bo to tak by wynikało. No, często się mówi, że jak zespół później przestaje bierać w drugiej połowie, to jest nieprzygotowany. No ale czy tak na pewno No to też to byśmy zarzucali, rzucalibyśmy tutaj kamienie w trenera? No, no, nie wiemy, czeka jest prawda. No, w... Może jest przygotowany, może są jakieś inne, może ma słabszą ławkę, może zawodnicy, którzy wchodzą, dają mniej zespołowi, mniej biegają i zaraz to widać na boisku, bo zaczynają się pojawiać yy, dziury. No ja bardzo często miałem tak, że... Yy, był dany plan na mecz, drużyna wiedziała, co ma realizować, ale jak już zawodnik wiedział w czwartek, że nie gra w pierwszym składzie, to raz słuchał, raz nie słuchał, później wchodził na mecz i on nie wiedział, jak zakładamy pressing, jak mamy reagować w danym momencie. Pojawiały nam się dziury na boisku i cały zespół później miał problem. My nie wiedzieliśmy, jak się z tego wybronić, wyłapać i też ktoś zarzucał, że słabniemy, nie mamy sił. No nie mamy sił, jak trzy razy przeszczelisz się z pressingiem wysokim, zrobisz sobie sprint do tyłu 70 metrów, no to zaczyna ci brakować sił, no także no... Czynników może być wiele, więc, więc tutaj na pewno takie rzeczy muszą oceniać ludzie, którzy są bardzo blisko drużyny i wiedzą, jak zespół pracuje i, i o co chodzi. No na pewno też nie, nie pomogła pogoda, bo mecz był odbywany, odbywał się w niedzielę o 13, kiedy był straszny upał, ciężko było wysiedzieć na trybunach, a co dopiero tam im biegać. Także ja im współczuję tego, tego grania. A ja nie wiem, a jaki jest sens takich meczów? Też chyba to miało związek z tym, że kolejka była w środę, więc trzeba było to jakoś połączyć i, i ustawić na którąś tam godzinę. Nie wiem, dlaczego nie było wieczorem, nie pytałem już. No to. Następny temat, Wisłoka Dębica, Stacja nam się rozstrzelała. 4, Może nawiążesz się do tego, do tej, tej, bo ja nie do chcę, jak, jak był jakiś powód, to ok, ale ja uważam, że my czasem to sami zabijamy to święto. No. Chcąc, żeby przyszli ludzie y, po kościele na stadion, robimy mecz y, piknikowy, no. naprawdę to ktoś powie, a dobra, profesjonaliści powinni wyjść, zarabiają pieniądze, powinni gryźć trawę, no, ale. No nie jest to takie łatwe grać w pełnym słońcu i jeszcze najlepiej podlać boisko, i niech, ta, niech to boisko zacznie parować, a ty wdychaj tą parę i biegaj jeszcze, i, i wymaga intensywności. No, według mnie, sami czasem zabijamy piękno tego sportu, tego futbolu, bo wiadomo, że będzie szybszy, lepszy, gdy gra się wieczorem przy światłach, gdy boisko jest zroszone, piłka szybka i, i to wygląda wtedy na jakiś tam taki piłkarski spektakl, a nie. Piknik o godzinie 13. Najlepiej zjeżdżanie dla dzieci z tyłu wata, cukrowa grill i a mecz niech się jakoś tam odbędzie zakończy jakimś wynikiem. No, no to tak jak jest. Ja nie wiem, może być jakiś inny powód, ale ja jako trener uważam, że czasem to zabija radość z grania i nie chcę tu usprawiedliwiać zawodników, że im się nie chce biegać, bo po prostu ciężko, ciężko jest po prostu. W wydać z siebie coś więcej, jeżeli odczuwalna temperatura jest 36 stopni Celsjusza. Nie? No to trzeba oddać, że naprawdę ciężko było siedzieć na trybunach w, w tym meczu, a Dobra. co dopiero tam gdzieś biegać. E, no to Wisłoka Dębica rozstrzelała się nam ostatnio. 9 bramek z, z Unią Tarnów. E, później 4 z Pogonią Sokół Lubaczów. Może połączmy ten temat. Pogoń Sokół Lubaczów. Był trener na meczu Zawiem Świdnik. E, teraz porażka z Wisłoką Dębica. 1 do 4. Trochę chyba nie przystoi, jeżeli ktoś chce grać o awans, żeby przegrywać 1-4 z Wisłoką, która pewnie dużo niższy ma budżet płacowy niż, niż Pogoń Sokół. Natomiast trzeba docenić na pewno trenera Zolotara, który co więcej pracuje tam w zasadzie sam, bo jego asystent jest na boisku, więc tak naprawdę... No. Dokładnie, no trzeba tak powiedzieć, że przede wszystkim wysoka się rozstrzelała, złapała dobry moment, bo wygrała z Unią Tarnów, później wygrała też Okazale z Sokołem Lubaczów, który no, jest na pewno lepszą dużo drużyną niż Unia Tarnów, która, że tak powiem, z autobusu wypadła do tej trzeciej ligi przypadkowo i, i tutaj yy, potwierdziła to zwycięstwo dobrą swoją dyspozycją. Ten mecz miał swój smaczek, bo i grał Fedan, tak, i Grębisz. Grębisz, to są zawodnicy, którzy przy, gdzieś tam między tymi klubami e, przechodzili. Miał swój smaczek, wiem, że tam kibice... E, Parę szpilek też Rembiszowi z trybun, e, z, z trybun tam dali, no na pewno nie było to dla niego miły mecz, żeby dostać, no trzeba powiedzieć, no, trochę, takie lanie trochę na boisku, Szedł na wcześniej... Także nie wiadomo tak. dlaczego zszedł w przerwie, nie wyglądał jakoś może źle, ale może to to wpływ miał właśnie ci kibica, no nie wiem. No, no, no nie, nie wiemy tego, ale to na pewno gdzieś tam nie było dla niego e, jakieś tam, nie było to jakieś dobro, miłe doświadczenie. no nie przystoi, no tak trochę no może nie przystoi, no, szczególnie ta bramka chyba na trzy, tak, bo na dwa był karny, na trzy no, to było wejście do, do bramki. No, 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 to takie bramki się rzadko traci, a tu, się, tu został całkowicie rozklepany i, i ta bramka to w trzeciej trzecie lidze nie wolno takiej goli tracić, a tu akurat się to zdarzyło. Także no, trochę na chwilę obecną yy, Pomimo dobrej drużyny, z gońcoku soku się zderzyła, z, zderza się z, z tą trzecią ligą, i chyba każdy miał większe oczekiwania. Na pewno. Problemem jest to, że ich czołowy, ich zawodnik, na którego najbardziej liczyli, liczy, czyli Michał Żebrakowski, jest poza grą. Ciągle nie wiadomo, kiedy wróci. Tak naprawdę gdzieś to. Nawet nie jest założone, że wróci za miesiąc, tylko jest z tygodnia na tydzień. Okazuje się, że ten uraz kostki jest. Yy, Poważniejsze niż pewnie przypuszczali, no a ciężko grać bez tak naprawdę takiej typowej dziewiątki. No, zawodnik jeziorski, no to no jednak to jeszcze nie jest dla niego poziom trzeciej ligi, więc tu są pewne braki. I druga sprawa, jak trener zapatruje się na takie budowanie kadry jak pogoń Sokół Lubaczów, czyli taką szeroką kadrę 27 zawodników. Wiemy, że do kadry meczowej można zgłosić 20, więc 7 zawodników jest poza. Poza składem, czy, czy lepiej mieć mniejszą kadrę, a wyższej klasy zawodników, czy szeroką kadrę, żeby mieć w kim przebierać. Zresztą zawodnicy, którzy dołączają do, do pogoni soku lubaczu mają powiedziane to, że walczą o miejsce w kadrze meczowej. No na pewno jest tam ogromna rywalizacja. No, zawodnik dobrze jest świadomy tego, jak dołącza do drużyny, że. Tak, podobno jest powiedziane to, że. że, że musi że... o tą kadrę nawet walczyć. no Są tam chłopcy pozbierani, wyróżniający się, jedni z lepszych tutaj na naszym rynku podkarpackim. Więc zespół ma na pewno bardzo wyrównaną i mocną drużynę. I, i tutaj no, czasem ten. Dobrobyt, czasem ten taki, e, taki, taki szeroki skład, dobry jakościowo, no, może spowodować jakieś tam e, tarcia w zespole, ale no, wydaje mi się, że nie powinno to mieć miejsca, jeżeli komuś na początku mówię jakie są reguły gry, a z tego, co mi tu mówisz, zawodnik dostaje taką informację, że pierwsze, z czym się musi zderzyć, to żeby sobie wywalczyć jedenastkę, wywalczyć dwudziestkę. To, to, że wie to przed podpisaniem umowy, to jest jedno, ale później w trakcie tygodnia to na pewno to trener się już później mierzy, a nie działacze. No tak, tym. ale to już jest zawsze ustalenie jakichś tam reguł i zawsze można powiedzieć słuchaj gościu, wiedziałeś na samym początku, jakie są zasady gry i najpierw Pokaż mi, że mam się wziąć do kadry meczowej, a później ja się zastanowię, czy masz grać w meczu. Także, no, wiem, że to tak jak mówisz, że to trener się później z tym mierzy i trener ma musi tutaj dobre decyzje podejmować, ale no, uważam, że to jest dobre, że się ustala jakieś tam reguły takie gry odgórnie. Ja mimo wszystko spodziewam się, że ten wynik będzie, będzie lepszy. Patrząc na zawodników. Którzy tam są, no, na jakość tych zawodników, no ale tam no, szczerze powiem, jest, jest chyba coś coś takiego, że yy, tak jakby się dało się odczuć z tą awią Świdnik, że jakiś tam dany moment w, pew, w pewnym czasie przestaje coś funkcjonować tak, jak powinno, i, i zespół. Traci koncentrację, traci bramkę, tak samo nic się nie zapowiadało ze Świdnikiem, ten mecz się tak układał, bardziej bym powiedział, pod, pod remis, a tu nagle stracona bramka, później odrabianie strat w prawie już w ciemnościach i bramka na, na remis, a tutaj wyjazd i no, no mówmy się, się, no, przy 4-1 to, to trzeba powiedzieć, że te karty ze stołu nie zostały podniesione. No i teraz mecz z Podlasiem, Biała Podlaska, też niełatwy. Więc no, tak y, rozmawiałem tam z, z ludźmi z Lubaczowa, troszkę, troszkę ich zweryfikowała ta trzecia liga, że jest mocniejsza niż przypuszczali. No, to trzeba oddać, że ta liga jest niewdzięczna. To, to, to tej lidzy, w tej lidze naprawdę y, nie wolno się sugerować nazwą klubu, tylko y, podobny poziom, y, jeżeli chodzi o jakość zawodników, pomimo może mniejszych płac, prezentuje tak samo inny zespół jak i... Pogoń Lubaczów i muszą mieć tego świadomość, że tu nie, nie ma prostych poza Unią Tarnów, chyba tu nie będzie prostych meczów. No i jeszcze też wracając do Wisłoki, Krzysztof Żmuda, zawodnik z Rzecznika 2005, trzy bramki, był wprowadzany jeszcze przez, przez trenera Kantora w wieku 15 lat, dzisiaj ma 19 i tak naprawdę m, można powiedzieć, że taki wychowany, który gdzieś tam ist, zaistniał w tej Wisłoce i się dobrze rozwija, z roczną przerwą też jakąś dłuższą kontuzję, natomiast na pewno trzeba go pochwalić, bo tak jak zaznaczyliśmy na początku, będziemy ganić, ale też będziemy chwalić zawodników. Natomiast ganić można troszeczkę Krzysztofa Zawiślaka, który gdzieś tam, no mam wrażenie, że mógłby wdać więcej temu zespołowi. No i też wiemy, że Łukasz Siedlik jest tam gdzieś może nie na wylocie, ale, ale pewnie władze klubu nawet by się, były skore pewnie go wypożyczyć gdzieś do, do drużyny z czwartej ligi, także jak są zainteresowani jacyś działacze, to tam możecie się kontaktować. Słyszymy, że, że Łukasz Siedlik tam dostał, dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Weź się w menadżerkę. Nie, nie, tylko mówię. <laughs> Kolejny młody zawodnik, który dostaje szansę, broni się także tutaj tak jak powiedziałeś, trzeba pochwalić. Co do krzycha, zawiślaka, no to jest to zawodnik, który ma swoją specyfikę gry. Pręger no go prowadził, chyba wiotka tak? Tak, trzeba tu trochę specyfikę gry do niego dostosować, a On wtedy się spłaca na boisku. Może nie jest to jakiś bardzo skuteczny zawodnik, ale jest bardzo trudny do upilnowania, jest bardzo szybki i jeżeli umie się go dobrze obsłużyć podaniem, a myślę, że dla takiego zawodnika jak Łanucha, nie jest to żaden problem posłać dobrą piłkę do. Do zawiślaka to można na pewno dobrze dużo z niego skorzystać, bo, bo tak jak powiedziałem, jest to bardzo nieprzyjemny napastnik. No i w do Lubaczowa. Fajny chłopak, nieprzyjemny napastnik. <laughs> I w do Lubaczowa, też pozycja trenera jest niezagrożona na ten moment. Po prostu nie ma nawet żadnego ultimatum. Działacze na razie będą reagować podobno na bieżąco. Następny yy, klub to Siarka Tarnobrzeg, która tak naprawdę była głównym faworytem. To ostatni do... klub chyba w tej ligie, tak? To ostatni, jeszcze chciałem później o jednym spoza regionu. No to przyspieszajmy, krótko. bo faktycznie zaraz czas na to zaglądać, <laughs> za długo wszyscy. Siarka Tarnobrzeg. Za pana zadyszka, tak jest. Co, jaki jest problem tego klubu? No, sytuacji sporo. Tak naprawdę no wyniki to, tylko się nie zgadzają. To i często w tej lidze planuje zasada B tego, kto ma awansować w tym roku, bądź jest kandydatem, więc chyba ta zasada teraz zaczęła działać. Każdy się na siarkę nastawia mm, i, i tutaj na pewno będzie jej trudniej z każdym dniem, z każdą kolejką. Złapa na zadyszkę, chociaż ja po tym ostatnim meczu uważam, że, że trochę została okradziona z jednego punktu na pewno siarka. Mówię o tej bramce dla mnie takie wskoczenie na plecy z tyłu obrońcy, no ja bym to pisał potwał. No ale w każdym razie to jest jeszcze początek sezonu, straty nie są duże, więc siarka jeszcze ciągle wszystko ma, ma w swoich rękach i tak naprawdę dobra gra i raczej nie powinni zmieniać kursu, tylko raczej iść w tym, co. No nie można. ma też kogoś gdzieś tam kasować za jakąś filmową zadyszkę, zobaczymy dalej. I czarni połowiec. zresztą o tym zespole chciałem powiedzieć. Uh, to jest y ciekawa serio? sytuacja. Sytuacja, w której y prezesem klubu jest za zawodnik dochodzi do sytuacji, gdzie trener zawodnika odsuwa, a to jest prezes, no i tak, jak trener w ogóle zareagowałby na taką sytuację, że ma prezesa na, na boisku? Nie wiem, po prostu ta, ta polska piłka nigdy mnie nie przestanie zaskakiwać, no, poszedłbym z nim na chyba, nie wiem, jak bym zareagował, bo, bo to jest bardzo dziwne, no. Tym bardziej, jak się ma prezesa na boisku, który był bardzo dobrym piłkarzem, no ale lata lecą. no Umówmy się, i, i każdy ma, trener ma prawo do swoich decyzji i wprowadzania moczych zawodników, czy na pewno nie jest łatwa sytuacja. I, i tutaj, jakby to powiedzieć, no na się nie może dobrze skończyć, ale nie ma happy endu. Nie ma happy endu, bo ktoś tu po prostu będzie musiał się pożegnać z klubem. No, taki Na ten moment prezes po prostu ogląda mecze, ani nie uczestniczy w meczach ani w treningach. Natomiast, no, czy to jest, jakby Łukasz Cabaj narzucił sobie dodatkową presję tym, tym ruchem? Nie ja uważam, że sobie strzelił w kolano i od razu przestrzelił stopę, bo tyle, no, nie może się to dobrze skończyć, bo no bo tu musiałby teraz w takim razie musieliby albo dojść do porozumienia gdzie zawsze jakiś tam niesmak pozostanie albo albo by musiał prezes z powrotem zacząć grać no, no ale to chyba nie pierwszy taki konflikt między trenerem a prezesem w tym klubie I, i chyba gdzieś tam to się będzie dop dopóki taka będzie sytuacja to gdzieś te, te konflikty będą się pewnie Pojawiały, bo wiadomo, że zawsze zawodnik zawodnik no, nigdy nie jest obiektywny do tego, czy on gra. Czy nie gra bardzo często, mimo tego, że zawodnik mówi, że umie wyciągnąć wnioski, popatrzeć na to chłodnym wzrokiem i dać sobie ocenę jakąś taką surową po meczu, to i tak nie zawsze to tak działa i wydaje mi się, że tutaj jest ta sama sytuacja. Jako, że gra czwarta, trzecia liga, czwarta liga rozgrywa swoją kolejkę w tym tygodniu, to też nie będziemy zbyt dużo o tej lidze mówić, natomiast obiecuję, że na następny odcinek zaczniemy w ogóle od czwartej ligi i przeanalizujemy te kluby, jak to wszystko tam wygląda. Natomiast na pewno początek sezonu chyba nie tak miał wyglądać w się Jarosław. No na pewno nie tak miał wyglądać, patrząc na kadrę na transfery. JKS przegrał dwa mecze z drużynami, które, które będą się biły o awans w tej lidze, które są mocne. I tak trochę na pewno tutaj się wkradł w niepokój w, w zespół z Jarosławia. Także tam nie mają chyba jakiegoś tam powodów do, do radości. Zobaczymy, jak, to, jak, jak oni zareagują na to, co się wydarzyło. Ale no, tak jak było wiadomo, dwa mecze trudne koło siebie, bo i, bo i Kolbuszowa i, i Głogów to są trudni przeciwnicy, ale myślę, że mimo wszystko w Jarosławiu myśleli, że jeden z tych meczów będzie, przynajmniej jeden będzie zwycięski, a tak się nie stało. No i też bardzo dobry start w sezon takich zespołów jak Wiśniowa, Orzeł Przeworsk, natomiast fatalny na przykład też w Strugutyczyn. Boże, no, Przeworsk fajnie, awansował, wszedł z Buta w tą ligę, gdzieś tam są, w lidze są dość wysoko, bodajże 10 punktów mają chyba, tak. I tak, no, to jest tam fajny zespół, tam jest wielu zawodników, którzy, którzy grają nieźle w piłkę, są nieźle wyszkoleni, jak Michał Daniel, jak. Surmiaczek, Rafał Surmiak, no są fajni, fajni zawodnicy, y, którzy spokojnie mieli możliwość grania na wyższym poziomie. Y, Tam praca zawodowa spowodowała, że, że troszeczkę wybrali inny sposób y, grania w piłkę i sposób y, może dalszej swojej przygody, ale no, potrafią zrobić różnicę na boisku i fajnie to wygląda. A co do strugutyczy, no to no niestety, no, 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 no niestety, za no, strasznie dużo bramek tracą tutaj nie wygląda to na chwilę obecną. Jutro wybieram się na mecz, właśnie, żeby, żeby zobaczyć tutaj ten zespół. Ale na chwilę obecną no nie wróży to dobrze, żeby, żeby coś się tam miało zmienić. Chyba tak patrząc naturalnie, no, ten zespół zbyt długo grał awans, zbyt długo mimo wszystko, ale w piątej lidze atakował. Jak już przychodzą momenty, w których trzeba się bronić, wtedy pojawia się. Pojawia się problem, a tu takich momentów w tej czwartej lidze już ten zespół ma zdecydowanie więcej. No i też wielką niespodzianką jest postawa Głogowi, głogów Małopolskich. Tak naprawdę zespół zebrany na prędce. Jeszcze wydawało się w czasie nawet pierwszego odcinku, który kręciliśmy, że kręciliśmy, że ten zespół może nie przystąpić do rozgrywek. A dzisiaj po, po czterech kolejkach ma 9 punktów, wygrywa z JKS-em Jarosław. I pytanie, co tam się co tam zadziało? Czy to czasem może być kasus tego, jak kiedyś Duńczycy jechali na mistrzostwo Europy i nie spodziewali się, że, że jadą i zdobyli mistrzostwo? Tak samo tak. głogowie. No, tydzień przed ligą, czy tam półtorej tygodnia przed ligą, tak naprawdę kto... Się chciał zapisać, to mógł być Głogowi i przyjść w przypadku i zacząć trenować, a później się okazało, że tam, że tam fajny zespół został. Z tego co wiem, to też mają taki trochę niesmak, że nie udało się zatrzymać dwóch zawodników. Teraz mi wyliczałem nazwiska, co po odeszli do, do. Jesionki. Do tak. I już I Płonka, tak. Dwóch zawodników też żałują, że nie udało się ich zatrzymać, że to byli wiodący zawodnicy w tamtej rundzie, ale wszystko się za późno wydarzyło. I gdyby ich mieli, byliby jeszcze mocniejsi. No ale taki trząt tam zespołu jest fajny. Tam i Kmiotek jest, tam jest i Pąka, tam jest i Zieliński. No mają kimś... Staszczak, który zdobył sobie Stasz... Patryka, tricka Staszczak, Staszczak człowiek od Fosmery. No, to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik, jeżeli chodzi o trzymanie szatni i taki, mm, taki duch zespołu. No ciekawy tam jest naprawdę ta drużyna, i, i myślę, że na pewno. Można ich liczyć, stawiać w gronie faworytów, na pewno. Kosmos Dowotaniec, 7 punktów. Ostatnio pokonał sokół Sieniawa. W Sieniawie też wielkie problemy, chyba organizacyjne, bo jak tam Krystian Halejczo wychodzi w pierwszym składzie, który był i prezesem, i na kasie, swego czasu siedział, a dzisiaj wychodzi w pierwszym składzie, no to stałem szacunkiem dla, dla tego zawodnika, bo, bo nie o to chodzi, tylko to chyba coś tam jest nie tak w Sieniawie. No coś tam albo jest tak dobry, że, znaczy jest lepszy od tych zawodników, których mają, że, że gra. No, albo po prostu jest jakiś tam problem, no, nie dotykałem aż tak głęboko tego tematu, ale no, tak patrząc w ten sposób, co ty mówisz, no, to nie wygląda to optymistycznie, jeżeli chodzi o Sokusieniawa i tak trochę nie przystoi, bo przyzwyczajeni jesteśmy, że Sokusieniawa jest to pewnego rodzaju taka firma, która zawsze jakim postraszyć, szczególnie u siebie. Mhm. Czarnie Jasło, też słaby początek sezonu i na koniec yy, zwycięstwo z Izolatorem Bogu, chwała, także tam też mocniej napastnicy, a też chyba nie za bardzo zadbaną obronę. Akurat tutaj o tym zespole nie, nie powiem zbyt wiele. No, ciężko mi się tu wypowiedzieć. No, wynik widziałem, znam. Tak można powiedzieć, że swojego rodzaju niespodzianka, ale co się tam wydarzyło, co tam nie, nie zagrało, to ciężko mi powiedzieć. I na koniec już była zmiana trenera. Michał Szymczak wracał na ławkę trenerską. Został trenerem Iglo Polu Dębica. Po dwóch kolejkach tak naprawdę doszło do zmiany. Teraz zwycięży, zwyciężyli 4-1 w łańcucie i od poniedziałku Michał Szymczak obejmuje stery. Dobry ruch czy Michał że jak to dobry ruch? Czy dobrym ruchem jest zmiana trenera po dwóch kolejkach? A jak Michał do, do to jest na pewno jakiś tam trener, który jest sprawdzonym trenerem na, na rynku takim piłkarskim tu szczególnie zna te, zna te ligi, wcześniej niezła praca w, w Czarnych właśnie Połaniec teraz obejmuje klub który no chyba ma jakiś czas aspiracje po cichu po cichu, chce trochę namieszać także wydaje mi się, że to, że to na pewno trener, który będzie chciał tam zrobić coś dobrego, ale zmiana po dwóch kolejkach to... Szokujące. No, no to nie wiem. No. Nie wiem, jak do tego w ogóle podchodzić, o co chodzi, nie? Ciężko, nie, nie sprawdzałem tego tematu, ale to tak, no to wygląda dziwnie, no. jakby coś tam już... Coś tam już wisiało wcześniej nad trenerem, no bo um, tak szybko cierpliwość, żeby się skończyła, no co się rzadko I to jeszcze zaczę. po porażkach z dwoma faworytami ligi, bo oni przegrali z Kosmosem Nowotami z Karpatami Gros. No tak, tylko właśnie o to może też się o to podeszło, może teraz odgadłeś tą sytuację, bo ja słyszałem, że mimo wszystko Iglopol chce mieszać. Chce awansować. No, mimo wszystko chce awansować i może chyba to zaważyło o tym, że została zmiana trenera. Jeszcze wspomnijmy dwa słowa o trenerze Marcinie Wołowcu, czyli liderze aktualnym czwartej ligi. Już jest tam od ponad pół roku. Wydaje się, że zbudował taki zespół konkurencyjny, który też nie wiem, nie znam aspiracji tego klubu, ale patrząc na skład, no to ma taki na czołówkę ligi. Yy, na I sensacyjny remis. Ostatnio na pewno. Bardzo mocne stałe fragmenty. Nie zła obrona, mówię o środkowych obrońcach i bramkarzu, nieźle to wygląda. Plus no też tam jest młodzież, tam jest mielecka młodzież. I tam mają podpisaną umowę, z którą szkółką z, Mielec... z mielca, już nie wiem, z którą dokładnie. Nie chcę też tutaj wprowadzać błąd, ale na pewno jest tutaj pozyskiwanie zawodników. I ze Stali Rzeszów i właśnie z Mielca. Jest to zespół, który bardzo dobrze sobie radzi na swoim boisku, który jest to małe boisko, jest bardzo specyficzne. Ten zespół gra na tym boisku bardzo dobrze. Tak jak wspomniałem, ma bardzo dobre stare fragmenty i na pewno tutaj można ich stawiać spokojnie też w gronie faworytów. No i tak jak mówiłem o czwartej widzę więcej w kolejnym odcinku. Na ten moment żegnamy się z Państwem. Prosimy jeszcze o subskrypcję, o łapki w górę, o gdzieś tam podawanie dalej tego tego odcinka, żeby po prostu przebrnąć przez, yy, przez YouTube'a, żebyśmy po prostu byli wyświetlani częściej. No i co? Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia za dwa lub trzy tygodnie. Dzięki. Program powstaje dzięki współpracy z marką Breaking Ink.